Głos nieprawości odzywa się w głębi serca bezbożnego. Dla niego bojaźń Boża nic nie znaczy. Zbyt bowiem pochlebia sam sobie, by dostrzegł swą nieprawość i by ją znienawidził. Słowa jego ust to złość i podstęp. Wyzbył się roztropności i prawego życia. Na swoim łożu nieprawość obmyśla, trwa na niedobrej drodze i nie odrzuca od siebie zła. Mam zaszczyt i honor powitać Państwa na nadzwyczajnym koncercie kadysz. Każdy odmawia swój kadysz za tych, których już nie ma. Są za to w naszej wspólnej pamięci, za chwilę powrócą, zasiądą wśród nas, usłyszymy ich wołanie, gdy zabrzmią pierwsze dźwięki kadyszu Krzysztofa Pendereckiego, Leonarda Bernsteina i Samuela Pizara. Każda nuta to jedna łza 6 milionów zamordowanych Żydów oraz pamięć o tych, w których domach i sercach znaleźli ocalenie. Koncert kadysz jest dedykowany 6 milionom zamordowanych Żydów, ale jest dedykowany też, jak i Festiwal Warszawa Singera, tym sprawiedliwym wśród narodów świata. Znam rodziny, które zginęły za ratowanie Żydów. Nie zapominajmy o nich. Tak jak jest powiedziane, kto ratuje jedno życie, ratuje cały naród. I tak jest ze sprawiedliwymi wśród narodów świata. I jeśli można powiedzieć o najpiękniejszych kartach historii naszego narodu, to dla mnie są to sprawiedliwi wśród narodów świata, którzy narażając własne życie, swoich dzieci życie, nigdy nie zawahali się nad tym, żeby ratować Żydów. Otworzyli swoje domy dla nich. Ja nie mówię o tych, gdzie te domy były zamknięte, ale tego dzisiaj nie chcę pamiętać. Chcemy pamiętać, że drzwi zostały otwarte. Szanowni Państwo, witamy w gościnnych progach warszawskiego kościoła pod wezwaniem Wszystkich Świętych. To tutaj, w tym niezwykłym miejscu, usłyszymy za chwilę wyjątkowy koncert, będący częścią wielkiego festiwalu kultury żydowskiej Warszawa Singera. To znamienne, że to niezwykłe wydarzenie ma miejsce właśnie tutaj. Ten kościół w czasie II wojny światowej znalazł się w murach getta. Tutaj, na murach tego kościoła, wisi tablica upamiętniająca Polaków ratujących Żydów. Tablica, tak jak i dzisiejszy koncert, poświęcona sprawiedliwym wśród narodów świata. Koncert kadysz poświęcony pamięci 6 milionów zamordowanych Żydów. The loved ones I mourn today are many. My heroic father, David, tortured, executed by firing squad, and tossed into a mass grave. My beautiful mother, Helena, sent off in a cattle train to die with my angelic little sister, Frida. My grandparents, uncles, aunts, cousins, my schoolmates, and more than a million other children. Why them? And why not me, O Lord? What crimes, what sins could they have committed at so tender an age? All wiped out in one fell swoop. According to the unfathomable logic that reigns in your realm. I am born in Poland because of my complicated life when I was young.
Urodziłem się w Polsce. Moje skomplikowane losy związały mnie z kilkoma narodami. Moje ostatnie wcielenie to obywatel Stanów Zjednoczonych, którym stałem się dzięki specjalnemu aktowi Kongresu USA, podpisanemu przez prezydenta. Jestem nie tylko świadkiem strasznej historii, ale również człowiekiem, który ją przeżył. Moje życie potem zmieniło się całkowicie. W tej podróży do Polski czuję to wszystko bardzo mocno. Wszystkie wspomnienia, wszystkie odczucia wracają. I te smutne, i te szczęśliwe. Bardzo szczęśliwe dzieciństwo do wybuchu wojny, kiedy miałem 9-10 lat. Potem mnóstwo cierpienia, aż do wyzwolenia, gdy moje życie stało się więcej niż normalne. Bardzo, bardzo szczęśliwe i pełne. Today I reach out to you with the same visceral voice I once raised against you blasphemously as a skeletal kid with shaved head and sunken eyes, trembling at the threshold of a Birkenau gas chamber, trembling and demanding to know, why do you abandon us? How can you allow such carnage? Do you even care? Well, it means a great deal to me. Dla mnie, byłego studenta Bernsteina, jest czymś wielkim uczestniczenie w tym wydarzeniu. Szczególnie, że mogłem przygotowywać premierę libretta Samuela Pizarra w 2003 roku. A utwór wykonaliśmy wraz z orkiestrą chicagowską. Graliśmy z wieloma zespołami na całym świecie. Ale sądzę, że ten występ jest wyjątkowy, szczególny. Ważniejszy niż w Izraelu czy Szwajcarii, bo to kraj rodzinny Samuela Pizarra. A i moja rodzina również pochodzi z Polski. Wierzę, że jesteśmy świadkami wspaniałego wydarzenia. And fear, while the crematoria spewed fire and smoke, I gave up praying. How could I go on murmuring that God is great? And the other pious verses of adoration I had absorbed with my mother's milk. Like all the children of Abraham, since Isaac and Ishmael, since Mary and Jesus. No, I could not, I would not, not there, not at Auschwitz. Ja urodziłem się w Częstochowie. Podam nawet datę 1 lipca, wiele lat temu. Jako dziecko przeżyłem, jedyny z mojej rodziny, mój ojciec zginął w Treblince, wziął udział w tym buncie tam, gdzie Żydzi powstali i zniszczyli tę fabrykę śmierci, prawie wszyscy zginęli. Mój brat zginął w Częstochowie, był rozstrzelany na cmentarzu żydowskim w Częstochowie. Moja mama też była zabita na cmentarzu żydowskim. Przeżyłem wojnę w ostatnie 2 lata w obozie koncentracyjnym w fabryce amunicji Hasak blisko Częstochowy. Po wojnie wyjechałem do Ameryki i tam, jak milionom innych imigrantów do Ameryki, udało mi się mieć dobre sukcesy w biznesie. Tylko dodać szybko, że ten koncert, ten historyczny koncert, powtórzymy w Nowym Jorku, w Carnegie Hall. Ja tutaj zobowiązuję się ten koncert sprowadzić do Nowego Jorku.
Tysiące lat niezrozumienia, odrzucenia i nienawiści znalazły swą kulminację w Die Endlösung der Judenfrage, czyli ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej. Był 20 stycznia 1942 rok. Berlin. Willa przy Großer Wanze, 56/58. To tu mordercza machina eksterminacji ludności żydowskiej ruszyła pełną parą. Plan oczyszczenia Europy z żydowskiej zarazy wszedł w fazę ostateczną. Rozpoczęła się operacja zupełnie wyjątkowa, zorganizowany i zaplanowany państwowy mord. Kristallnacht, czyli noc kryształowa i getta były tylko uwerturą. Nawet zbrodnie Einsatzgruppen były tylko wstępem. Historia Niemców i Niemiec na zawsze już będzie naznaczona zbrodnią. Zawsze będą jej ciążyć miliony niewinnych ofiar. A przecież jak uczy Talmud, jeden człowiek równy jest całemu dziełu stworzenia. Ktokolwiek unicestwia jedno życie, pismo uzna, iż postąpił tak, jakby zniszczył cały świat. A ktokolwiek ratuje jedno życie, pismo poczyta mu to tak, jakby ocalił cały świat. I świat został miliony razy zamordowany. W środku tego obłędu, tego zbiorowego szaleństwa, znaleźli się jednak uczciwi. Znaleźli się sprawiedliwi, którzy ocalili tysiące istnień, pomimo śmierci grożącej im i ich najbliższym za ratowanie skazanych na Shoah, czyli zagładę. Tysiące razy ocalili świat. Sprawiedliwi wśród narodów świata. Ja bym porównał kadysz z katolickim credo. Jest to modlitwa, którą się odmawia w szczególnych okazjach. Kadysz dla katolika jest czymś wyjątkowym. Jest to wyzwanie. Kadysz, który ja napisałem, jest w tradycji Żydów wschodnio-galicyjskich. No, jest to coś po prostu autentycznego. Kadysz powstał też w szczególnej okazji. Był napisany na 65. rocznicę likwidacji getta łódzkiego, gdzie zginęło około 100 tysięcy dzieci. I postanowiłem ten kadysz poświęcić właśnie dzieciom, którzy zginęli. A jeżeli miałbym jakieś porównanie co do ważności tekstu, to kadysz właściwie jest bardzo zbliżony w charakterze do naszego credo. Tam nie ma słowa o śmierci, jest coś innego, jest wychwalanie Pana Boga właściwie. To jest hymn, tak jak ja wiem, Tedeum nasze. Takie utwory są ostrzeżeniem. Staramy się o tym opowiedzieć przez muzykę najzdolniejszych z nas, przez teksty Biblii, ale to niestety będzie to aktualne, dopóki ludzkość będzie istniała, bo człowiek nie jest istotą doskonałą. Leży na ziemi po ulicach dziecię i starzec, panny moje i młodzieńcy moi, polegli od miecza. Pobiłeś ich w dzień zapalczywości twojej. Pomordowałeś ich, a nie sfolgowałeś. Wrzucili do dołu żywot mój, a przywalili mnie kamieniem. Wezbrały wody
nad głową moją i rzekłem, już ci po mnie wzywam imienia twego, o Panie z dołu. Panie, bezprawie, które mi się dzieje, osądzę sprawę moją. Sztuka nie zmienia świata. Sztuka pozwala ten świat zrozumieć, nazwać. Sztuka, czyli przeżyć. Boże, pełen miłosierdzia, który mieszkasz na wysokościach, sędzio dla wdów i ojcze dla sierot, znajdź właściwy odpoczynek pod skrzydłami Twojej obecności, na poziomach świętości i czystości, świecących jak blask sklepienia niebieskiego, dla dusz dziesiątków tysięcy Izraela, mężczyzn, kobiet i dzieci, którzy zostali zabici, wymordowani, zagazowani i spaleni, pochowani żywcem dla uświęcenia imienia Bożego. Wszyscy oni są święci i czyści, a pomiędzy nimi są uczeni i sprawiedliwi, potężni w torze, jak cedry Libanu. Oby dawca miłosierdzia ukrył ich w ukryciu swoich skrzydeł na wieki i oby związał ich duszę węzłem życia. Oby znaleźli odpoczynek w ogrodzie Edenu. Haszem jest ich dziedzictwem. Oby wspomniał ich męczeństwo i oby zasługa ich sprawiedliwości przemawiała za nami i za całym Izraelem. Ziemią, nie zakrywaj ich krwi, nie uciszaj ich krzyku. Przez ich zasługę, oby rozproszeni z Izraela powrócili do kraju, który jest ich własnością. Niech zawsze trwa przed Haszem pamięć o losie męczenników. Oby weszli w pokoju do miejsc swojego odpoczynku i powstali na koniec dni do życia. I powiedzmy amen. Abundant peace descend on us all. Amen.